Dzień dobry, dzień dobry, Becia. No, dzień dobry, dzień dobry. Jedziemy właśnie z naszą majeczką do fryzjera. Tak. Musimy ją troszkę obciąć, oszczyć, bo Majcia ma takie już futro, że ona już świata nie widzi. Ma tak długie włosy. Także będziemy jechać do fryzjera. Coś ta nasza Majcia się tak posunęła. No, postarzała się. Postarzała nam się bardzo. I to w takim krótkim czasie. Nie chcę w ogóle chodzić, spacerować. Tak, w ogóle. Nie wiem, zobaczymy jeszcze parę dni, co to będzie. I chyba wybierzemy się do kardiologa, do lekarza takiego dla psów. Kardiolog w Zielonej Górze jest. Tak, bo... I musimy jej zrobić kompleksowe badania. Weterynarz ostatnio mówił, że ma jakieś szmery na sercu. Tak, musimy jej zrobić badania. Będzie trzeba jechać, mówić się i jechać do kardiologa w Zielonej. Tak. Także jak Maja będzie oszczyżona, to spotkamy się ponownie, to wam ją pokażemy. Witam wszystkich ponownie. Idziemy po naszą Majeczkę do fryzjera. A my siedzimy, co nie? Tutaj mamy taki salon. Chodź, Artek, zamykaj, żeby on nie uciekł. No, dzień dobry. No jaka ty biedna jest. Gdzie ty idziesz, mały? No. Stój. Chodź. Stój. Chodź, malutki. Ona sama już wychodzi, taki dobrze. Chodź. No. Tak się stęskniła dziewczyna, no. Dziewczynka. Jak ładnie pani ostrzygła? No. To my idziemy. No. No. No dobrze, już, wychodzimy. Ja wiem, pójdę tam. Maja! Maja! Majcia się tak stęskniła. Pokażę wam salon z daleka. No. Najlepszy fryzjer w Żaganiu. Widzicie? I Majcia ciągnie. Chodź, siczko zrobisz, chodź. Jaka gwiazda. Nasza, poczekaj Maja. Stój. Pokaż te łapki, jakie tu masz na dupce. Jakie masz łapki piękne. Chodź. No, jaka dziewczynka ładna. A się stęskniła, słyszeliście, jaki był płacz? Chodź tu zobaczymy, chodź. Ale uciekała od pani. Ciąga jak. Zaczekać na panią, także. Szukaj, szukaj. Chodź zobaczymy, gdzie jest pani. Tak, Maju, to nie ten samochód. No. Także zaraz pani przyjdzie, to nie pani. To nie pani Niunia. Gdzie pani jest? To nie, tu chodź, chodź. Chodź. Idź i kuru. Idź. No, także zakupy zrobione. Dzisiaj na obiadek
Becia zrobi polędwiczki w sosie z ziemniaczkami. My sobie spacerek jeszcze tu zrobimy. Majcia szuka nowe zapachy. Pancia zapłaci za fryzjera i będziemy szli do domu. Ale ciągnie osiołek mały. Ale zapomniała, że ją boli nóżka, tak? Co nie? Zapomniałaś? Chodź. No, także my będziemy się pomału zbierać i będziemy jechać do domku. Nosek zielony. Tak, Majunia? Czemu ty płaczesz, co? Ciuma. Ciuma. Płaczę za swoją pancią, tak? Maja. I Maja się obkręca. Dookoła. Kręcimy Majunię. Maja cię kręci w kółeczko. Tak, ciumka. Kręcimy, kręcimy. No i także pani zaraz przyjdzie, idziemy do domku, pani będzie gotować obiadek Majuni, tak? Majunia? Gdzie pani jest? Idzie ta pani, czy nie idzie? Co? Gdzie jest pani? Gdzie jest pani? Majcia? Majcia? Majcia, zobacz. Chodź, zobaczymy, gdzie jest pancia. Chodź. Tu jest pani twoja? Tak? Gdzie jest twoja pani? Co? Siedź. Gdzie mamusia? Jakie tu masz ładne. Tam nie idziemy. Stój. Tu masz ładne łapki. Zobacz. Patrzcie, jakie Majcia ma łapki. Chodź Maja, poczekaj. Polędwiczki. Majcia. Gdzie jest pani? Głos. Daj głos. No, Maja. No. Jeszcze raz. Co tam jest?
Dobra. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Maja. Majcia woła. Dobra, Maja już. Maja woła swoją panią. Także do zobaczenia ponownie. Pa.